czwartek, 7 listopada, zmarł ksiądz prałat Stanisław Wysocki. Kapłan miał 86 lat. Wiele lat swego życia poświęcił sprawie upamiętnienia ofiar i wyjaśnienia tajemnic Obławy Augustowskiej. W piątek o 19:00 w konkatedrze pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach odprawiona zostanie msza żałobna celebrowana przez księdza biskupa Dariusza Zalewskiego, informuje parafia. W sobotę o godzinie 10:00 trumna z ciałem kapłana zostanie wystawiona w tej samej świątyni. Czuwanie modlitewne potrwa do południa. O 12:00 rozpocznie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura, a kazanie wygłosi ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Ksiądz Stanisław był naocznym świadkiem wydarzeń z lipca 1945 roku. Wśród aresztowanych znalazły się jego dwie siostry i ojciec. O swoich wspomnieniach szeroko zdołał opowiedzieć Teresie Kaczorowskiej, która zawarła je w książce Obława Augustowska w oczach świadka.